wielkimi brawami, aby nas było słychać w Polsce! Słychać, słychać. Dziękujemy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, skoro jestem już tutaj, pozwólcie Państwo, że się przedstawię. Nazywam się Stanisław Tutaj. I musicie Państwo przyznać, że moje nazwisko jest na miejscu. Toronto. Przed Państwem wielka, wspaniała gwiazda polskiego teatru i estrady, pani Hanka Bielicka! Witam Państwa, jedna z najstarszych estradowych artystek Europy Wschodniej na Chodzie, Hanka Bielicka. Drodzy Państwo, mam taką małą tajemnicę w moim życiu, ponieważ widzę tu trochę takiej młodzieży, która na żywo babci Bielickiej w ogóle nie widziała. Pozwolicie Państwo, że powiem kilka króciutkich parę słów o sobie. Mianowicie mam taką małą tajemnicę w moim życiu, że uchodzę za urodzoną warszawiankę. Jako że z wałkiem parasolką daję sobie radę we wszystkich problemach codziennego życia, sąsiadkami, kolejkami, mężami, diabłami, czortami itd. Jest to prawda i nieprawda. Prawdą tyle, że rzeczywiście większość mego życia upłynęło w Warszawie. Nieprawda o tyle, że urodziłam się w Łomży. A więc w środku mała Kurpianka, z wierzchu stara warszawianka. To by dopiero była moja całość. A teraz co tam dużo gadać? Łomża, dziękuję, dziękuję. A teraz to trzeba po prostu spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć, że stoi przed Państwem równolatka naszej niepodległej. Jak to się potocznie mówi, niemy świadek wydarzeń. Więc taki niemy to. Nie był ten świadek, jak Państwo wiecie, ale mogę śmiało powiedzieć, że towarzyszyłam naszej historii od pierwszej brygady do pierwszego korpusu, od BBWR-u do PZPR-u, a potem razem z niepodległą usiadłyśmy do okrągłego stołu. I tak się złożyło, drodzy moi, że po dwóch etapach reform, które nam nie wyszły, gołe, bez reform usiadłyśmy do stołu. Tak było, tak było. Tak było. I jak się czasy zmieniły, dawniej bez reform szło się do łóżka, a teraz do stołu, cholera. Żeby to nasze babki wiedziały. No ale na szczęście ten okrągły stół nam się fortuną potoczył, a problemy mieliśmy zawsze. Czy za marszałka Piłsudskiego, czy za marszałka Kozakiewicza, czy za Chrzanowskiego. Tylko dawniej było czy na Wilno, czy na Kijów. Teraz czy na pluralis, czy na kapitalizm. A zawsze zwyciężał po polsku gadalizm, gadalizm, gadalizm. Od rana do wieczora, od rana do wieczora. Tak. Jak nie w Senacie, to w Sejmie. Tyle głupo, co oni czasem podczas jednego posiedzenia nagadają, to ja w ciągu całego życia nie powiedziałam, a mało nie mówię, prawda? Jedno jest tylko pewne, drodzy Państwo. Nas nie uratuje nic. Tylko albo ta gadana, albo cud. Dawniej cud nad Wisłą, a dzisiaj cud nad Wałęsą. Inaczej mowy nie ma, tak? No, na szczęście Wałęsa swoje wybory wygrał bez żadnych cudów. Ja został prezydentem, czym prędzej poleciał do Rzymu, bo wtedy u nas jeszcze było albo Rzym, albo Krym, inaczej nie rozbierasz. No, papież udzielił błogosławieństwa, dał mu odpust zupełny, ale powiedział, synu, daj ci odpust zupełny, ale do przyspieszonych wyborów, bo jak nie będą przyspieszone, będzie więcej posłów niż wyborców. No i słowo stało się ciałem. No, i urny powiedział, będą takie puste jak kasa w Warszawie, bo wiecie Państwo, po stolicy krąży takie powiedzonko, że jedyne czyste miejsce w Warszawie to jest kasa miejska. Taka czysta, taka pusta, tak. A jeśli chodzi o nas, obywateli, to nas chuligani, bandyci też tak czyszczą, że w nocy to nawet policja się boi wyjść na ulicę. Tak. A w dzień też ich nie widać, bo wszyscy w kościele ostatnio siedzą. No tak, tak. O, w resorcie to dawno zmiany szły. O, jeszcze jak ostatni raz papież był w Warszawie, to na Błoniach były wielkie takie uroczystości, a przedtem wielkie przygotowania. Stoi wielki parawan, a właściwie wielki płot, za który jakiś pan tam z tyłu idzie. Słyszy tylko góra, dół, lewa, razem rozjątuje się. Jakieś roboty, montaże idą. Ale okropnie ciekawe, jak to wygląda. Zagląda przez dziurkę w tym parawanie, patrzy, a tam rząd tych młodziutkich policjantów stoi, a starszy sierżant ich uczy góra, dół, lewa, prawa, razem, góra, dół, lewa, prawa, razem, góra, dół, lewa, prawa, razem. No i
No i słusznie, bo kiedy się chłopaki mieli tego nauczyć, prawda? No bo teraz to już wszyscy wiemy, że policja jest państwowa, w aureoli prawa, tylko jak tak będą działać jak dotychczas, to i aureolem ktoś gwizdnie. O, to na pewno, tak. No ale na razie ćwiczą podobnie codziennie katechizm i modlą się o spadek przestępczości. Ale co u nas ma spadać, jak u nas choroba wszystko leży? Towary na trotuarach, rolnictwo na obydwie opadki, przemysł ledwo zipie, pogotowie strajkuje. Jak dobrze poleci, to niedługo będziemy mieli tylko pochody protestacyjne przeciwko popiwkowi. Proszę, co do popiwek, to jest podatek z pianką. Państwo nakłada ten podatek, a cały naród się pieni. Także jak państwo widzicie, wobec tego, że nasza polityka stała się niestety komedią, gospodarka niestety tragedią, a nasze społeczeństwo, czy nasza kochana publiczność ma pod dostatkiem własnych dramatów, to my, aktorzy, w miarę możliwości śmiejmy się, bawmy się. Nie liczmy na koalicję, nie liczmy na opozycję, liczmy na siebie i na nasze wrodzone polskie poczucie humoru. Tego życzę wszystkim wam tu obecnym, kochająca was zawsze Hanka Bielicka. Dziękuję bardzo. A ponieważ filozofowie twierdzą, że najlepiej śmiać się samych siebie, pozwólcie państwo, że opowiem kilka króciutkich, autentycznych wypadków z tych moich przyjazdów tutaj do państwa i do Ameryki. No i myślę, że razem się ze mnie fajno pośmiejemy. Ostatnim razem, a więc 2 miesiące temu, przyjechaliśmy do Ameryki od strony Kanady. Wysiadamy w Montrealu na lotnisku, grupka znajomych nas spotyka, jak zwykle z kwiatkami, elegancko. Jakaś pani spóźniła się, biegnie przez całe lotnisko. Ojej, słyszałam, że pani Bielicka przyleciała. Staje naprzeciwko mnie i mówi: Panie Haniu, panie, to się tak nic nie zmienia, że aż pani nie poznałam. Potem, proszę państwa, jedziemy do Detroit. Jak państwo wiecie, tam wielka Polonia, bo te zakłady samochodowe, metalurgiczne mają piękny dom kultury w środku miasta, no i zawsze tam dla nich gram. Grupka organizatorów stoi za kulisami, a dwóch starszych panów obserwuje, jak ja idę na estradę jako Dziunia Pietrusińska. Jeden do drugiego cichutko mówi: panie, pan widział te Bielicko? Panie, tyle lat, ile ja mam, to tyle ona gada, cholera, no. Panie, i całe życie tak głośno zauważył, a ten drugi: tak, ja byłem na vacation w kraju, proszę panu, ja mam tam dużo rodziny, byłem w Nowosądeckim i nad morzem, ja tam bardzo dobrze wszyscy w kraju znają i mówią, że ona to jest jak krajowy polski telewizor, obraz może u niej już nie bardzo, no funia, no pierwsza klasa. Ale to jeszcze nie wszystko, to jeszcze nie... To wyjazd w świat to nie jest żadna sprawa. Wszyscy mamy wizy w kieszeniach, paszporty w kieszeniach, także tylko panowie oglądają samochody, zaglądają do kieszeni, czy ich na to stać, a my, kobiety, żurnale i sukienki, i ciuchy też zaglądamy do kieszeni, czy nach na to stać, ale żurnale oglądamy wszystkie. Ja też. Pierwszego Vogue'a otwieram, a tam na pierwszej stronicy mój ideał. Kobieta interesu, bizneswoman. Ach, żebyście panie widziały, jak ona przez świat idzie w tym żurnalu, spodnie rozwiane, kapelusz wielki na głowie, ramiona wypchane do niemożliwości, w rękach obowiązkowo teczka też wypchana, jak grzechotnik, który połknął słonia, jeszcze mu było mało, zakąsił hipopotamicą w ciąży. Ach. Ach, co ja bym dała, żeby zostać taką bizneswoman. Tak się rozpychać łokciami, rozgrywać tych menów, bo one na chłopa mówią: men, skotują takiego mena w przerwie na lunch czy brunch i do arbajtu lecą, tak. Siadają przed ekranem osobistego komputera i tylko mruczą: kupić akcje, sprzedać akcje, sprzedać akcje, kupić akcje. Więc ja na razie kupiłam obligacje, bo w naszej telewizji nawet dzieci reklamują. Chcesz mieć akcję? Kup obligacje. Chcesz mieć akcję? Kup obligacje. Więc na razie kupiłam obligacje, za resztę pensji kupiłam pady, to takie poduszki, co panie wiedzą, a panowie nie muszą. Wypchałam nimi płaszcz, żeby z daleka było widać, że tato ma plecy. Rozejrzałam się w apisie za teczką, czym prędzej zapożyczyłam się u koleżanki z butyku Stokrotka, bo teczka 1 400 000. Oczy mnie wylazły na głowę. No ale wspaniała, czarna, lakierowana, skóra świńska, znaczy taka na odpowiedniejsza do tych biznesów u nas. No i te bajery, te kluczyki, te zameczki. Coś wspaniałego. Za resztę tych pożyczonych pieniędzy, jak prawdziwa kobieta, zaszła. Kupiłam sobie kapelusz, pierśniak, jak koło tarpana. Taki, o, a co mam sobie żałować? Stanęłam przed lustrem i mówię: no,
Teraz już wyglądasz jak prawdziwa bizneswoman. Pożyczaj forsę, bo bez forsy nie ma biznesu i pod pałac kultury. Bo drodzy państwo, jeżeliście nie byli w Warszawie pod pałacem kultury, to nic nie wiecie o handlu w Polsce. Tam z całego kraju, a teraz jest z zagranicy, przyjeżdżają ciężarówki, przyczepy, rolwagi. O, na przykład kopalnia Wujek, przemianowana na Wujec, a teraz na Najder zapalniczka, to przywiozła fragment ściany i fedrujący górników. Komu węgiel, komu, woła sztygar. U nas taniej, złamali się monopol. A obok farmer w łapciach potrząsa bańkami przemytymi proszkiem Xi i woła mliko. U nas bez pośredników, mliko, prosto od łaciatej. A obok na wersalce leży łaciata i czeka na dojenie. O. Jak monopol, słuchaj, naprawdę. Mam se bizneswoman do dzieła. I zaczęłam robić te biznesy. Kupiłam szponder biznes, kilo jabłek biznes, wirnik do sokowirówki biznes, flakon perfum Pacorabana biznes, oczywiście dla Hongkongu biznes, podszewkę do spódnicy biznes, kierpce zakopiańskie biznes, kilo wafli biznes i reflektor do malucha biznes, ale więcej już nie mogłam udźwignąć. Tymczasem, wkładając szponder do teczki, zaplamiłam płaszcz. Zaczął się zamek, przytrzasnęłam nim kołdrę. Kapelusz zjechał na oczy, pady zsunęły się z ramion. Jakiś amnestionowany poczciwiec złodziejaszek gwiznął mi portmonetkę z kluczami od mieszkania. 2 godziny obładowana jak wielbłąd czekałam na ślusarza pod drzwiami. Przyszedł, wziął na 0,5 litra, bo u nas w usługach ceny są płynne, lecz zarazem stałe. Rzuciłam te zakupy na środek pokoju, usiadłam na tej przytrzaśniętej kołdrze i zaczęłam płakać. Bizneswoman po polsku, stara idiotko, kretynko, bałwanko, zachciało ci się u nas biznesu. Ale proszę państwa, u nas życie jest takie intelektualne, takie bogate, takie ciekawe, że nawet nie miałam czasu się wypłakać, bo akurat w telewizji zaczynał się program z Kaszpirowskim. To wiecie państwo, to nasz wschodni terapeuta. On nas od paru lat już wyliczy. Adin, 2, 3, 4, 5. Nadawiat, ale same z tej Legnicy cholera się nie ruszają. Z tymi atomami włącznie. No ale więc ja nie mam fioła na jego punkcie. Ja nie mam fioła na jego punkcie, jak ta babka, co podobno napisała, że ja nie wiem, co się stało, ale po jednym seansie znikli mi od razu wąsy. Pewnie była stalinówka, więc ja nie mam fioła na jego punkcie, ale ja, drodzy państwo, w Kaszpirowskiego wierzę. To jest uzdrowiciel z właściwego kierunku. Sama znam takich, co jakich 45 lat temu zahipnotyzowano, nigdy nie narzekali na ustrój, a teraz dopiero zaczęli narzekać, bo teraz mamy demokrację, a nie dyktaturę, a to subtelna różnica, bo kiedy dyktatura, rząd robi co chce, a naród nie może, a w demokracji naród owszem, może, ale rząd robi tak, co chce, cholera, adie. No i tak, proszę państwa, z zachodu przyjechaliśmy do Warszawy, bo ten ostatni monolog to jest z podwieczorku, właściwie nie z podwieczorku, a z Teatru Syrena, ostatniego programu, który się nazywa Poczekalnia. Jako że w całym kraju nic nie robimy, tylko czekamy, nie wiem, co się nam zdarzy jeszcze, i wobec tego wróciliśmy do Warszawy, a więc Kapela Warszawska będzie dalej kontynuować nasz koncert, a ja zapraszam się na drugą część jako Dziunia Pietrusińska. Zapraszam was na podwieczorek przy mikrofonie, na pyskówki. Na razie, buźka! Dziękuję Na ulicy Wolskiej zabawa, zabawa, na wodach, aż tak przez podzalą do dnia, są tańce zagrywają góra.
Więc zabawę daj na ziemna. Zabawa, zabawa. Tu się przybliża. Przybliża się. O Jezu kocha. Samo zdrowie. Rusza się cholera. Tak się rusza. O Jezu. Księć, o Jezu. Części rowerowe, o. Tuby gramofonowe, portabaki oraz inne metale, ciśnienie kluje, feleruje, to płyt pod srebroli. Miętkie szmatkie maczamy w płynie, a następnie lekko pocieramy po przedmiocie, a przedmiot staje się Czysty, srebrny i nowy, no. Jedna dupeleczka tego płynu z srebrny, no. Kosztuje złotych 5, a to w celach reklamy, no. Części rowerowe, tuby gramofonowe. Jezu kochany, ludzie mnie zęby rypią, Jezu. Widzi Państwo, jeszcze jednego takiego oryginala, umiejącego naprawdę reklamować swój towar, można jeszcze dzisiaj spotkać w Warszawie. Zdradzę nawet miejsce, gdzie? W Warszawie, przy pięknej pogodzie, w Alejach Jerozolimskich, naprzeciwko dworca centralnego jest wspaniały hotel Marriott. Dlaczego tam go można spotkać? Bo tam jest więcej cudzoziemców, a on włada paroma językami, włada. Można go tam spotkać, jak sprzedaje takiego maleńkiego pieska, szczeniaka, kundla straszliwego, i on go tak trzyma tutaj, tak za pazucho. Komu takie cudowlantowe kompoźce, królu angielskiemu, po matce, baronowy, woźniakowy? O, odznaczony złotym medalem Sanssouci na wystawie Waterproof, McBerbery, John Millset, Company Limited, Milanówek. Rasa matki gwarantowana przez najlepszych weterynarzy miasta Paryża. Rasa ojca gwarantowana przez najlepszych hodowców krawy z Toronto. Po mamie medale, po tacie detale. Czego ty się wiercisz? Widzisz, za mały jesteś. Nie chcą cię kupić. A pies to nie ciele, nie? Na kila się go nie sprzedaje. Najgorsze to jest to, że znawców pieskich teraz w ogóle nie ma. Stoję któregoś dnia z takim... Z takim jamnikiem pod pachą podchodzi do mnie jakiś fagas i się pyta, panie, co to za pies? To ja mówię, do pucu, że to policyjny. A my, panie, policyjny, śmijny. Policyjne to są takie wilki, a te to taki chowany pod szafą. Ta, bo to tajniak. Tajniacie. Oje. Co ty robisz, żeby cię szlak trafił? Serwus, znowuż mnie obhaftował, no. To ładny piesek, tylko że przecieka, nie? Nazywa się Lejek. Przepraszam, muszę zmienić pod koszulek. Do widzenia! Mili Państwo, właściwie to jeszcze jednego takiego oryginala można również spotkać w Ogrodzie Saskim. Przypominam sobie, siedział na ławeczce. Był to staruszek, starszy taki pan. Otwierał walizeczkę i sprzedawał takie śmieszne zabaweczki dla dzieci. Czyli na czym polegała ta zabaweczka dla dzieci? Była to długa nitka przywiązana do palucha. Przybijało się taki gwoździk w podlogę albo w ziemię, wtykało się, a w połowie tej długości, tej na tym sznureczku, wisiała para takich walczących bokserów z tektury. Jak się tak podciągało paluchem, oni tak śmiesznie się boksowali.
ale ciekawostka. On reklamował swój towar w czystej gwarze warszawskiej z Dolnego Czerniakowa. Ciekaw jestem, czy państwo zrozumiecie, bo on mówił tak. Kałczka do mleci parawal bo pośro. Kałczka do mleci parawal bo pośro. Kałczka do mleci. Co, nic pani nie zrozumiała, nie? Ja też nie. Ja tam 3 dni stałem, a pani by tak chciała od razu zrozumieć. Ale udało mi się rozszyfrować ten tekst i w tłumaczeniu na język literacki to brzmi: wielka uciecha w domu dla dzieci, para walczących bokserów po 40 groszy. Proszę państwa, ta nasza legendarna wprost gwara warszawska, można powiedzieć, polega na niechlujstwie wymowy, na niedbalstwie wymowy, bo przecież wielka uciecha to u niego brzmi kaucha w domu dla dzieci, domu laeci. Para walczących bokserów po 40 groszy. Para walczbo po siro. Czyli w sumie wielka ucieka w domu dla dzieci, para walczących bokserów po 40 groszy, to u niego w dodatku jak ma chrypę, to brzmi kałcha do mleci, para walczbo po siro. Proszę trenować. Następnym razem jak przyjadę, to sprawdzę. Sala widać już niestety, wieczą kościoła Elżbiety, bo już zbliża się czas, kochani. Pierwszy pary na komisji zawsze. Tak, tak.